Cześć, bez pięknie was witamy. Siedzimy w Chorzowie, pracujemy nad repertuarem a cappella. Dobrze, nastrój przed kwartetami. Luzik. No jak zawsze stres ekstra. Dobrze niby, ale co stresu było, to nie miara i w ogóle. Dlaczego to musi być tak straszne zawsze? Kwartetarz. Rdyż, to mówię, kiołe, to tyle, że mnie chyba. Sirowiec, tylko to reszt ma dia. My świetnie. Tak, my czujemy się doskonale. My zdaliśmy kwartety śpiewająco. Umiemy wszystkie utwory. Wszystkie już umiemy na pamięć. A na szczęście nasi śpiewacy, jeszcze to jest diament, który cały czas da się szlifować. Mogą być jeszcze lepsi. To jest fascynujące. Bardzo dobrze, panowie są ładnie przygotowani. Musimy pewne detale jeszcze doszlifować, ale praca idzie fajnie, praca idzie sprawnie i myślę, że przed próbami tutti będziemy świetnie przygotowani. Idziemy właśnie na warsztaty taneczne. O, Karolina, chodź, powiesz ze mną. I będziemy ścinać, ciąć pewnie, będziemy pchać i robić różne ciekawe rzeczy, tak myślę. Na warsztatach tanecznych pracujemy nad odkrywaniem ruchu swojego naturalnego. Czyli skupiamy się na tym, aby każdy czuł się swobodnie w swoim ciele, troszeczkę poznał swoje możliwości, jeżeli chodzi o ruch. Pracujemy metodą improwizacji, bardzo dużo poszukujemy ruchów takich, które są dla nich naturalne i które wychodzą z ich ciała i z chęci ruchu. Pracujemy nad tym po to, żeby uwolnić głos od różnych niepotrzebnych napięć, po to, żeby śpiewacy czuli się na scenie swobodnie ze swoim ciałem, ale też, żeby mogli się troszeczkę rozluźnić i poczuć troszeczkę wolności. No po prostu tyle energii, tyle dobrego. Można się otworzyć, można podziałać razem. Super. Albo przełamać jakieś bariery, lęki, bo każdy był skoncentrowany w sumie na sobie, każdy był skoncentrowany na swoim ciele, na ruchu i mi się wydaje, że każdy mógł odkryć dzisiaj coś, czego do tej pory jakoś czy we własnym ciele nie czuł, nie zdawał sobie sprawy. Mi to dużo dało. A na pewno jakby poznał narzędzia. Mimo, że nie był to mój pierwszy kontakt z tego typu ruchem i z tego typu tańcem, z tego typu zajęciami.